Witam Państwa serdecznie, nazywam się Paweł Jerzewski, kandyduję z drugiego miejsca w okręgu numer 3, który obejmuje Chwarzno-Wiczynio, Witomino Radiostację, Witomino Leśniczówkę, Grabówek, Działki Leśne oraz Leszczynki. W polityce działam od ponad 6 lat, tak można powiedzieć. Jestem członkiem zarządu, sekretarzem Prawa i Sprawiedliwości w Gdyni. Jestem członkiem Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka, zasiadam w Komisji Sport, Kultura i Edukacja. Jestem również członkiem Stowarzyszenia Młodzi Konserwatyści oraz Młode Pokolenie. Chciałbym zająć się głównie, jeżeli chodzi o nasz program w Radzie Miasta, i przedstawić tutaj funkcje i potrzeby budowy nowych i poprawy nawierzchni istniejących boisk, na przykład do piłki nożnej oraz do piłki koszykowej. Z tego co wiem, w Gdyni znajduje się bardzo mało obiektów tego typu. Ostatnim sukcesem naszej Rady Dzielnicy i moim wnioskiem zostało wyremontowane boisko gumowe przy ulicy Krakowskiej na Witominie. Udało nam się stworzyć jednolitą nawierzchnię z gumowicy, która pozwala na normalną grę, bo samo to boisko było zbudowane z płytek, które często odpadały. Chcielibyśmy również stworzyć takie boiska w każdej dzielnicy, w każdym okręgu, aby młodzież mogła spędzać wolny czas, na przykład uprawiając sport. I kolejną rzeczą, którą chciałbym przedstawić Państwu, jest to utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta, która zaktywizowałaby młodzież ze szkół średnich. Chodzi nam głównie o to, by ludzie młodzi zaangażowani w życie polityczne oczywiście i życie miasta zasiadali w takiej Radzie Miasta przez jeden dzień, tak to jest w miesiącu, i mogli ustalić, czy tam uchwalić, dajmy na to swoje, przedstawić swoje problemy i podjąć jakieś uchwały związane ze swoimi problemami.